Ci kilka takich przemyśleń na temat strachu. Bo każdego dnia się czegoś boję, tak jak ty. I nawet teraz mówiąc te słowa, trzyma mnie za gardło strach przed twoją reakcją. Czy wysłuchasz do końca, czy wiesz, czy coś ci to da? Wiesz, o co chodzi. Czy to, co teraz powiem, będzie miało jakikolwiek wpływ na to, jak potoczy się potem twoje życie, czy nie zaśmiejesz się po prostu w głos, jestem debilem i pierdolę głupoty. Powiem tak, gdy pisałem pierwsze posty na Facebooka, robiłem to bardzo zachowawczo. Blokując tak w zasadzie moje prawdziwe ja, bo bałem się przekląć, no bo jak ludzie na to popatrzą, wiesz, czy zrozumieją, że nie jestem zwykłym bucem z patologicznej rodziny, który nigdy nie był w szkole, tylko facetem z wyższym wykształceniem i wiedzą, który po prostu lubi przekląć tam, gdzie można nadać zdaniu lepszego wydźwięku. Chciałem pokonać ten strach. Mam większą wiedzę niż wydaje się tym, którzy to wszystko odbierają powierzchownie i myślę, że stoję już w zupełnie innym miejscu niż ci, którzy dalej widzą tylko we mnie drącego mordę Tumana. A nagrywając pierwsze filmy, wiesz co było? A jak mnie zjadą w komentarzach, to co z tego wyjebane mam, wiesz? A tak naprawdę ze strachu przed brakiem akceptacji, takiego punktu widzenia, przed nie wiem, jakimś takim wykluczeniem, przed reakcją znajomych, byłem sparaliżowany człowieku. Dodawałem posta czy film gdzieś w netach, chcąc kogoś zmotywować, a potem bałem się czytać komentarze, rozumiesz? Bałem się jak dziecko. Jak spojrzą na to rodzice, czy nie będą się za mnie wstydzić, czy ludzie z ich otoczenia nie będą się śmiać, że mają syna, który mówi brzydkie słowa na całą Polskę, kurwa, wiesz. Musiałem się z tym zmierzyć. Tak wtedy, gdy startowałem 5 czy 7 lat temu w dwuboju czy w kulturystyce, bo nie byłem wybitnym zawodnikiem. Wiedziałem, że niczego nie wygram, byłem średniakiem, ale wychodziłem, bo to mnie motywowało. Sprawiało, że pomimo, że genetycznie nie jestem do tego sportu jakoś szczególnie predysponowany, myślę, że wychodziłem na wyżyn swoich możliwości i to dawało mi niesamowitą satysfakcję. Dzięki temu też wyglądam teraz jak wyglądam, a nie jestem tylko 60-kilogramowym podmuchem żalu i rozpaczy. Bo przy moim wzroście to jest naprawdę masakra. Ale w tamtym czasie nie było takiej mody na bycie fit. Chodziło o co innego. Ważniejsze było zmierzenie się właśnie ze strachem, pokonanie samego siebie. Wtedy startowało się z innych pobudek, wiesz. Nie było mowy o popularności, jakichś fanpage'ach trenerskich. Po prostu data zawodów była sama w sobie mobilizacją do walki o lepszą sylwetkę czy o większą siłę. To była czysta chęć bicia własnych rekordów. I towarzyszył temu cały czas strach mimo wszystko. Paraliżujący strach w oczekiwaniu na twoje nazwisko przed podejściem do wyciskania, czy do martwego ciągu, czy zaraz przed pójściem na scenę. Ja nie wierzę w to, że ludzie się uśmiechają przed wyjściem na scenę, że jest super zajebiście, że są tacy szczęśliwi. Przychodzisz tam kurwa opowiadać stary kawałów o tym, jak przychodzi baba do lekarza, tylko przychodzisz tam rywalizować, jesteś sportowcem. Masz duszę sportowca. Dlatego ja nie wierzę w to, że tam jest taka radość i brak stresu. Tam jest strach, tam jest strach, tam wszyscy wewnętrznie są rozpierdoleni na łopatki, tylko robią dobrą minę do złej gry. I ten strach już na kilka miesięcy wcześniej towarzyszy coraz mocniej każdego dnia, a potem, wiesz, dzień przed zawodami bolący żołądek, nerwy, gdzieś na napięcie w głowie, uśmiechasz się, ale siedzisz jak na szpilkach, no bo to jest rywalizacja, a potem wyczytują twoje nazwisko. Wstajesz, wykonujesz pierwszy krok i okazuje się, że nastała pustka. Że tego strachu już nie ma, że nie istnieje, że nie wiem, jakoś tak przekroczyłeś granicę, po której jest tylko jedno. Cisza. Niczego nie słyszysz. Jesteś ty i sztanga, ty i scena. Przejmująca cisza, tak jakbyś jakbyś był na Marsie w środę popielcową. Ty i prezentacja tego, czy zapierdalałeś i czy jesteś wystarczająco dobry. Cisza, w której, jakby to powiedzieć, w której twoje wnętrze wrzeszczy, ale to jest taki strasznie stłumiony krzyk i ty czujesz jego wibracje w całym ciele. I tak jest z wieloma, myślę, rzeczami, które są dla nas jako ludzi bardzo ważne. Z ważnym egzaminem, z ważnym spotkaniem, z pożegnaniami. Przez tą jedną krótką chwilę wszystko rozgrywa się tak strasznie emocjonalnie, jakoś tak wiesz, uwalnia się wewnętrzna energia, dobre, ale i złe emocje. Radość, żal, nadzieja, niepewność. I ty też się czegoś boisz. Bardzo dobrze zresztą, że się boisz, bo tylko głupcy się nie boją. Może boisz się, że pójdziesz pierwszy raz na siłownię i ktoś będzie na ciebie patrzył, może boisz się wyśmiania z powodu tuszy. Może boisz się zmiany pracy, bo twoja obecna praca ci nie pasuje, nie daje ci satysfakcji. Może tak naprawdę pasjonuje cię stary poezja, nie wiem, ale wstydzisz się tego, bo to mało popularne, a napisałeś zajebiście dobry wiersz i chciałbyś po prostu go wyrecytować liku na filmie w internecie. Albo przed ludźmi w autobusie, na przykład kasując jednocześnie aglomeracyjny do góry nogami. A może chcesz pierwszy raz w życiu nie wstydzić się, iść do własnej mamy i powiedzieć jej, że ją kochasz. Ale boisz się jej reakcji, wstydzisz się uczuć, nie jesteś ich nauczony. Masz 20, 30 czy 40 parę lat i dalej nie umiesz się uzewnętrzniać i masz do tego prawo, ale zmartwię cię. Czas spierdala. Niezależnie od tego, czy masz na ręce Tissota, czy podróbek Casio od typa z bazaru, niezależnie od tego, czy jesteś z miasta, czy ze wsi, czy jesteś wykształcony, stary, czy nie, czy jeździsz furą, czy prażysz na kubotach 8 km przez las z domu na pętle, gdzie stoi jedyny trolejbus w powiecie, to wskazówki pędzą w jedną stronę, stary.
Dlatego niezależnie od tego, czego dotyczy twój strach, jak wielki on jest, niezależnie od tego, czy cię kurwa paraliżuje, albo sprawia, że boisz się, że nerwów żołądek, albo po prostu udajesz, że nie ma tematu, no bo nie umiesz tego lęku przezwyciężyć, nie umiesz do tego tematu podejść, ugryźć go, nie umiesz tego tematu przeskoczyć. Uwierz, że możesz dziś zmienić wszystko. No bo co gdy na siłowni tak naprawdę ktoś poda ci rękę? Nic się z ciebie nie będzie śmiał i będzie zupełnie inaczej niż myślałeś. Ktoś ci pomoże. Po prostu bezinteresownie, jak drugiemu człowiekowi. Co gdy znajdziesz pracę, w której naprawdę będziesz się realizować? Nie będziesz siedział w tym gównie, tylko będziesz robił to, co kochasz. Co jeżeli twoje wiersze będą stary mieć uczniowie w podręcznikach do polskiego? No kurwa, to jest możliwe, rozumiesz? Przecież zrobiło to już tyle ludzi na świecie i im się udało. Setki tysięcy ludzi, człowieku. Co zrobisz, jeśli twoja mama się rozpłacze i powie, że czekała na to całe życie? Dlaczego nie spróbujesz? Pierwszy raz w życiu. Pokaż kurwa jaja. Przestań w końcu przed tym strachem uciekać, bo nie po to cię ktoś wychował, żebyś teraz trząsł portkami jak wikary przed traczem w plebanii, rozumiesz? Stań z tym strachem twarzą w twarz. I powiedz się ma byku. Właśnie coś się we mnie zmieniło i z tego też powodu zamierzam, nie wiem. Zamierzam w tym momencie wjechać ci z butem na klatę, wziąć cię jako jeńca i kurwa z tobą na plecach dotrzeć tam, gdzie ty nie chcesz, żebym ja się znalazł. I życzę ci tego, żebyś zdobył się na odwagę i pokazał, kto tu kurwa rządzi. I zobaczysz, że wtedy, gdy przyjdzie ten pierwszy lub ostatni dzień, gdy przyjdzie czas finału, takiego jakby rozstrzygnięcia, powiedzenia tych słów, czy wykonania jakiegoś życiowego ruchu, niezależnie od tego, co stanie się rójku potem, nastanie najpiękniejsza i najbardziej wyrazista cisza, jaką jesteś sobie w stanie wyobrazić. Ten dźwięk, który będziesz zarazem tak jakby słyszał i nie słyszał, wiesz, to będzie dźwięk wygranej z najcięższym przeciwnikiem. Z samym sobą, przyjacielu. I trzymam kciuki, żeby ci się udało, bo naprawdę wielu zasługuje na lepsze jutro, ale jeden na milion ma jaja, odwagę zmierzyć się ze swoimi słabościami.